Głównym gościem tego spotkania jest starszy chorąży sztabowy rezerwy Dariusz Kukiełka. Kolejnymi gośćmi specjalnymi to motocykliści weterani, którzy w hołdzie poległym żołnierzom na misjach, co widać tutaj na załączonych fotografiach, zapewne zostaną potem przedstawione, polegli na misjach i robią ten hołd jak inni żołnierze. Ten piąty rajd jest to północno-wschodnia Polska. I kto do nas przyszedł? Przyszli do nas naprawdę wspaniali, przyjaźni ludzie. No jestem tym koordynatorem, ale to oni wykonują tą największą robotę. Ja tylko wykonałem telefony, kilka maili, a całą robotę robi ekipa po kolei, mówiąc: 15 brygada, dołącz do nas. No, najważniejsze zaplecze gastronomiczne, koło gospodyń wiejskich Liski. No, serdecznie dziewczyny i chłopacy pozdrawiam, szczególnie Waldka, który mnie wspierał w tym wszystkim dodatkowo. Również jest sołectwo z miejscowości, skąd pochodzi Darek. Ludzie zebrali się, stworzyli ich stoisko, czyli sołectwo Szeroki Bór Piski. Poza tym mamy tutaj za mną stowarzyszenie Rygiel, następnie muzeum, lasy państwowe. Kolega również dołączył do nas, tylko wykonałem telefon, Dariusz Kaczkowski. No i my, ludzie, którzy tu jesteśmy. Także dziękuję wam bardzo za wsparcie. Tomasz Jędrzejczyk, sekretarz Bractwa Motocyklowego Zawisza Mazury. Serdecznie pozdrawiam. Na co dzień również jako żołnierz zawodowy składu Szeroki Bór, pobliskiej wsi, przyległej do pięknego miasta Pisz.